Środa 22.30. Bo przypominam, że mamy nową godzinę emisji programu jeszcze bliżej. Witam bardzo serdecznie w kolejną środę. No i kolejny odcinek. Kolejny mój gość, który zawitał do studia EZTV. Po co? By porozmawiać przede wszystkim mądrze? Bo ja zapraszam tylko mądrych ludzi. O czym. No to za chwilę się przekonacie. A któż to taki? Na pewno ogromny indywidualista. No, jedynka z dnia. Bardzo niezależna postać, bardzo inteligentny człowiek, który zawsze liczy na siebie i życie go uczyło, uczy i będzie uczyć, że liczyć na siebie musi przede wszystkim. Ale intuicyjny człowiek, to jest przede wszystkim chyba najważniejsze w naszym zawodzie, bo jest dziewiątką numerologiczną. A któż to taki? Znacie go bardzo dobrze. Sylwester Hordecki. Cześć. Hej. Jak pogoda w Szczecinie Oj, mogłoby wiesz co, być lepiej? Wiesz co, pewnie wszędzie mogłoby być lepiej. <laughs> także już wszędzie idzie zima, także spodziewajmy się tego, że będzie mokro, będzie zimno i będzie ślisko. Tak. E, Tęsknimy za wiosną. No bardzo zdecydowanie. Chyba, że udałoby nam się gdzieś pojechać, to chociaż na chwilę. O właśnie, dzięki za przyjęcie, zaproszenie do studia. To za ja dziękuję. E, Numerologia to mhm. jest taki Twój konik e, główny. E, nie tylko, ale też i tarot, ale też wiem, że zajmujesz się malarstwem. To też, to też taka moja kolejka. I to fazia. jest może wynik tej dziewiątki numerologicznej? Mhm. Artyzm? Mhm. Wiesz to tutaj u mnie jest dziewiątka, ale też po drodze jest trójka i tutaj wtedy, kiedy jest ta konfiguracja 9,1,3, to jest tak, że możemy odzyskiwać w cudzysłowie nasze dawne talenty. Tyle tylko, że trzeba nad tym troszeczkę przysiąść, trzeba popróbować i wtedy to będzie szło. Dziewiątka jest swego rodzaju studium pamięci, to jest ta kółeczko mhm. na górze, tak jakbyśmy czytali symbol, tak. natomiast na dole mamy tą laseczkę, laseczka zahacza o przestrzeń podświadomości, więc tutaj poprzez czakrę korony możemy sięgać po dawną wiedzę, sięgać do kryształu duszy. Natomiast z kolei trójka jeżeli ją sobie narysujemy na płasko, ona będzie pokazywała źródełko, czyli powiedzmy w starych studniach na nowo źródła wybijają. Tak więc tutaj mhm. te osoby, które mają na przykład konfigurację dziewiątki z jedynką, dziewiątki z trójką, mogą potem, ja. dawną, mogą potem dawną się w wiedzę sięgać. Tak więc tutaj to, czym kiedyś się na przykład zajmowaliśmy, możemy się odwoływać do tych naszych dawnych talentów, umiejętności. Mówisz o poprzednich Tak, filmach. tak. I mhm. bardzo często u osób dziewiątkowych lub też osób, które tą dziewiątkę gdzieś mają miejscowioną, a m, dziewiątki przypominają sobie, to jest na zasadzie takich rzeczy łatwo wchodzi. I na przykład podchodzimy do czegoś z pasją, nie musimy zakuwać, nie musimy powiedzmy gdzieś tam ciężko pracować do tego, żeby tą wiedzę uzyskać. Bo to znamy, tak, tylko bo to, odświeżamy. Bo to tak, po odświeżamy. Tak, więc uh -huh. jeżeli ktoś na przykład zajmował się w poprzednich wcieleniach tarotem, będzie dosyć łatwo czytał te, te symbole, będzie miał bardzo dużą intuicję w posługiwaniu się powiedzmy tymi kartami i one będą z nimi mówiły. A to jest prawda, Bo ja bardzo szybko uh -huh. poznałem tarota. Uh -huh, uh -huh. Tak samo przy dziewiątkach, to co było kiedyś z nami kompatybilne, tą wiedzę możemy odzyskiwać. Tak mhm. samo, powiedzmy, lubimy jakiś język obcy i on łatwo przychodzi, albo no, tak. powiedzmy, czegoś nie lubimy, jesteśmy od tego jak najdalej. Tak. tak więc tutaj dziewiątki są wybredne w tym, co chcą robić, czego wolą absolutnie nie tykać. Tak więc tutaj jest to ta dawna studia tej naszej wiedzy, po którą możemy sięgać. Ale też tutaj, tak jak powiedziałem, dziewiątka potrzebuje tej twórczej samotności. Może tutaj mhm. po to jesteśmy gdzieś tam w młodości niezrozumieni, albo gdzieś tam, powiedzmy, niekoniecznie nam koledzy rówieśnicy odpowiadają, mhm. bo Jesteśmy troszeczkę inni, mamy inne no tak. zapatrywania, i ta dziewiątka, wtedy kiedy w młodości, powiedzmy, doświadcza tej samotności, twórczej samotności, pobudza swoją intuicję, pobudza swoją wyobraźnię i dzięki temu też odzyskuje te swoje dawne potencjały. I też, na przykład, przy dziewiątkach warto sobie przypomnieć, co mnie kiedyś interesowało, kiedy byłem mały, czy ja chciałem rysować, czy ja chciałem coś projektować, czy może od razu pociągała mi jakaś wiedza duchowa, czy też powiedzmy jakieś inne mm -hmm. aspekty, i o to, po to warto sięgać. Bo w życiu jest tak, że mamy, powiedzmy, jako dziecko, łatwiejszy dostęp do tejże wiedzy, że gdzieś tam intuicyjnie po to sięgamy, że na przykład rodzice się u nas zastanawiali, że kurczę, skąd ty to wiesz, ty tego nie widziałeś, nie słyszałeś, to mm -hmm. niemożliwe i tak dalej, a dziewiątka opowiada, jakby się powiedzmy na tym znała albo w tym gdzieś tam no tak. uczestniczyła. Natomiast później jak już wchodzimy powiedzmy w ten wiek średni, no to wybieramy sobie szkoły, no i bierzemy często tą szkołę na podstawie tego, co się opłaca. A że idziemy na przykład na marketing, <laughs> idziemy na jakieś tam inne studia, co wcale nie jest kompatybilne mm -hmm. na przykład z nami, po czym przy tej dziewiątce możemy wrócić do takiej zajęcia, które będzie powiedzmy dla nas no, łatwiejsze w realizacji. Mhm. Tutaj też dziewiątki no dosyć często bywają leniwe, ale też no, powiedziałbym, że mądre z tego tytułu. W sensie takim, że dlaczego ja mam gdzieś tam powiedzmy zakuwać jakąś ekonomię na blachę, skoro mi nie idzie. Skoro mogę powiedzmy mieć łatwiejszy dostęp do wiedzy i przyjemniej się realizować w jakiejś tam innej przestrzeni. Tak więc tutaj dziewiątka jest tą studnią dawnej wiedzy, po którą warto sięgać. Odnośnie y, poprzednich wcieleń, uh -huh. bo zajmujesz się numerologią, y, odnośnie karmy. Uh -huh. No i jak widać karmę? Y, y, oczywiste jest to, że na pewno nie zdradzisz takich swoich tajników, no, no bo prowadzisz kursy. Uh -huh. Ale możesz nam mhm. coś tam powiedzieć. Mhm. Natomiast tutaj, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, każdy, każda wartość numerologiczna, każda liczba mhm. cyfra jest swego rodzaju symbolem. Że my liczby traktujemy jako jakąś tam wartość, że kilogram schabu, kilogram powiedzmy ziemniaków i tak mhm. dalej. Natomiast jeżeli przyjrzymy się zapisowi graficznemu każdej wibracji, ona też będzie pokazywała, przez które czakry przepływa energia, jak ta energia będzie w nas krążyła. Tak więc tutaj na przykład przy dziewiątce mamy to kółek na górze i tutaj dziewiątka będzie przecinała czakrę korony i czakrę gardła natomiast dolna część będzie sięgała do czakry podstawy i tutaj przy tej dziewiątce mamy kółeczko na górze, czyli pole świadomości mamy bardzo szerokie, że w wielu sytuacjach, w wielu tam powiedzmy sprawach jesteśmy doskonale mhm. zorientowani i tak dalej, ale bardzo często dziewiątka ma zamkniętą czakrę korony. W sensie takim, że dziewiątki w poprzednich wcieleniach bardzo często składały jakieś przysięgi. Zazwyczaj to są stare dusze, mhm. więc na przykład składaliśmy jakieś śluby czystości, śluby ubóstwa i tak ale dalej. Ale zamknięta czakra korony to co to znaczy? E, czy wiesz co, wtedy kiedy mamy otwartą czakrę korony, wtedy no, więcej... mamy połączenie tak, z, 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 z kosmosem. kosmosem, wtedy więcej no. dostajemy. No, Natomiast właśnie. tutaj z tytułu dawnych przysiąg, kiedy to Ale ona też jest związana bardzo z intuicją. Tak, tak. Natomiast tutaj czakra A dziewiątka trzeciego oka. Tak, ale czakra no. trzeciego oka jest otwarta cały czas. A, okay. Natomiast tutaj mm -hmm. przy dziewiątce z tytułu powiedzmy tychże dawnych przysiąg, bo składaliśmy różne sakramenty, mm -hmm. różne przysięgi i tak dalej. Czakra korony bywała zamykana, że na przykład ktoś składał śluby czystości. I na przykład dziewiątki w tym życiu nie tak łatwo sobie radzą w związkach, że nie tak łatwo mogą sobie znaleźć odpowiedniego No bo dziewięć pat... to samotność wiadomo. Tak, że dziewięć to samotność lub też na przykład przy. W dziewiątkach mamy wiele talentów, wiele potencjałów, ale na przykład nie osiągamy aż tak znaczących sukcesów, mm -hmm. że na przykład sobie myślimy, że kurde, mam talent, mam wykształcenie, a jakiegoś tam powiedzmy innego człowieka doceniają, mimo tego, że jego praca nie jest aż tak wartościowa. Mm -hmm. Natomiast bardzo często też zdarzało się tak, że dziewiątka na przykład składała śluby ubóstwa. Stąd też na przykład a powiedzmy pieniądze są, ale często gęsto do tej dziewiątki nie przychodzą w tak dużej obfitości, jaką ona by liczyła. Poza tym też dziewiątka pamięta stare dobre czasy, no. a kiedy gdzieś tam były w cudzysłowie zamki, dwory, pałace i tak mhm. dalej, więc to, co teraz powiedzmy życie oferuje, no jest namiastką tego, co było kiedyś. Tak więc tutaj przy tych dziewiątkach nie mamy do czynienia koniecznie z karmą, ale z tym, że dawne przysięgi zamknęły czakrę korony. Ale też na przykład w tym życiu bardzo często dziewiątki lubią się zakładać. Lubią się zakładać w panem, z Panem Bogiem w cudzysłowie, mhm. że na przykład dzieje się coś złego w rodzinie. Choruje nam mama, mhm. choruje nam powiedzmy dziecko mhm. i mówimy, Panie Boże, jak tam dziecko wyzdrowieje, to ja przysięgam to, to i tamto i tak dalej. Mówimy to w Czyli emocjach. lubią zwracać się do góry. Tak, mm, mówimy mhm. to bardzo często w emocjach, że to mhm. idzie przez czakrę serca. Natomiast niekoniecznie Pan Bóg nas wtedy słucha, ale nasza podświadomość nas słucha bardzo mocno. Więc tutaj wychodzimy już z jakiejś tam, powiedzmy, opresji, ale kosztem tego, że powiedzmy, no coś do nas nie przychodzi. Tak więc tutaj przy tych dziewiątkach lepiej nie przysiągajmy, nie składajmy jakichś tam deklaracji, szczególnie w jakichś takich sytuacjach, gdzie jest jakaś podniesiona wibracja w sensie emocjonalnym, bo podświadomość na to zareaguje bardzo mocno i to, co sobie poprzysięgniesz, zablokujesz sobie coś na przyszłość. Że na przykład na ten moment czegoś byś się wyrzekł, ale za jakiś czas będzie ci to na przykład potrzebne. Natomiast nie tylko powiedzmy w numerologii widać karmę, a widać także na przykład swego rodzaju kontrakty. W sensie takim, że na przykład siódemka numerologiczna bardzo często na ten świat schodzi bez karmy, jako dusza wyższego zaufania. No właśnie chciałem się zapytać, hmm? bo na pewno jakiegoś tam widza interesuje. Czy jest taka sytuacja, że ktoś ma pierwsze wcielenie? Wiesz co, trudno to określić. Musiało... Że ktoś mhm. wcześniej nie miał żadnego wcielenia. Mhm. A czy trudno to określić, gdzieś te dusze będą migrowały, natomiast często mhm. w numerologii pokazują się dosyć duże przerwy między, powiedzmy, wcieleniami, mhm. że na przykład wychodzi, powiedzmy, tysiąc lat wstecz i ta dusza jest zupełnie nowa. Natomiast tutaj, dusza oczekiwała tak, prostu. dusza oczekiwała. Natomiast też, na przykład, jakaś stara dusza długo się nie wcielała mhm. i ma na przykład dosyć mocny aspekt jedynkowy, więc chodzi na ten świat po to, żeby się nauczyć tego świata, jak się zmienili ludzie socjologicznie, psychologicznie, uh -huh. a jaki postęp powiedzmy przyszedł cywilizacyjny i tak dalej. W związku z czym przy tejże jedynce jesteśmy zdani także dosyć mocno na logikę, że na swoje sprawy patrz logicznie, niekoniecznie powiedzmy te informacje są zapisane w krysztale duszy, niekoniecznie intuicja ci na wszystko odpowie, uh -huh. ale na przykład przy konfiguracji 9.1 jedynka będzie mówiła o tym, że swoje sprawy analizuj przez szkiełko i oko, że patrz logicznie, czy coś jest uh -huh. możliwe, czy coś absolutnie nie, nie. Natomiast tutaj innym osobom jak najbardziej możesz doradzać. Jedynka mówi o tym, że nie jesteś zaszczepiony na pewną wiedzę. I tutaj ja to ludziom tłumaczę w ten sposób, że coś się wydarzyło w poprzednim wcieleniu. Na przykład w poprzednim wcieleniu ktoś miał układ 8.4, że bywał okradany, że ktoś go kopiował, ktoś kradł jego wiedzę, kradł jego majątek, rodzina wykorzystywała. W związku z czym w krysztale duszy ta informacja jest, więc w tym życiu będę się bronił. Ale na przykład jeżeli. Czyli będę wyczulony. Tak, jakby. będę na to wyczulony, że tutaj intuicja to bo dusza od razu to, to tak, już to zna. Że w krystale duszy ta informacja no tak. jest zawarta. Ale no tak. na przykład, jeżeli na przykład nikt w poprzednim wcielu nie został zdradzony, nie został skrzywdzony tak bardzo emocjonalnie, to jest ufny. Że chce zakładać, że hmm. powiedzmy, skoro ja kocham, skoro ja jestem szczery, dobry, miły i tak dalej, to tego samego oczekuje od świata. I ten błąd bardzo często popełniają... Jedynki. Albo może sam ranić. Tak. Natomiast tutaj ten błąd bardzo często popełniają jedynki, zakładając, że ludzie są tacy sami jak my. Że na przykład na tym samym poziomie myślenia, na tym samym poziomie powiedzmy inteligencji, uczu uczuciowości i tak dalej. Czyli jedynka a, powiedzmy też może myśleć życzeniowo nie mhm. zdając sobie sprawy, że ktoś może mieć zupełnie inne poglądy, aspiracje, założenia czy też powiedzmy potrzeby od nas. Mhm. I też tutaj przy jedynkach są wpisane bardzo mocno błędy komunikacyjne. W sensie takim, że jedynka a, będzie się śpieszyła. To jest jak gdyby jedynka to jest symbol strzałki. Czyli ja coś mówię robi już krok do przodu, towarzystwo zostaje z tyłu. Ja mówię kolejne rzeczy, ale towarzystwo już słyszy echo. Czyli wychodzę jest, tak, przed szereg. Tak, wychodzę przed szereg, i towarzystwo słucha, słyszy to, co jest dla nich wygodne. Stąd też tutaj przy tych jedynkach dobrze by było się upewnić, a nawet dwa-trzy razy sprawdzić, czy zostałem dobrze zrozumiany. Czy rozumiecie moją intencję, czy rozumiecie mój przekaz ITP, ponieważ tutaj jedynka idzie do przodu, już leci z kolejnym tematem, a oni są z tyłu. Dlatego też tutaj też jedynka będzie odpowiadała za słowo, będzie odpowiadała za gardło i będzie odpowiadała także za logikę. A bardzo mnie interesuje to. Y bo ja się nie zajmuję numerologią, jeżeli chodzi o poprzednie wcielenia. No, e, Natomi szanuję bardzo ciebie. E, I powiedz mi, bo mnie to interesuje no. e, moją datę urodzenia, znaczy, e, kim byłem w poprzednim wcieleniu. Pożyczysz ja i... jestem 9, mhm. 9 grudnia 81. To mnie bardzo interesuje, drodzy Państwo. Coś do pisania. No. Zaraz zobaczymy. Natomiast tutaj... I mam tą konfigurację, o której Ty wcześniej uh -huh. wspomniałeś, uh -huh. czyli 9.3.1, i uh -huh. faktycznie mam artystyczne zdolności. Uh -huh. I tutaj też masz czwórkę w świadomości, więc masz jasno wytyczone cele. Natomiast tak, masz dziewiątkę z dnia, i tutaj ta dziewiątka będzie mówiła o tym, że schodzisz na ten świat jako stara dusza, tak w, w dużym skrócie, powiem mm -hmm. dobrze, żeby, żeby nie mm -hmm. zabierać dużo czasu. Dalej masz trójkę z miesiąca. Trójka będzie mówiła o tym, że kiedyś w poprzednich wcieleniach ciężko pracowałeś, że zbierałeś, powiedzmy, jakiś tam kapitał, majątek, ale nie zdążyłeś z niego skorzystać. I tutaj ta trójka będzie mówiła o tym, że tam na górze zostawiono ci swego rodzaju depozyt, że powiedzmy, ta twoja praca, którą kiedyś wykonasz, nie poszła gdzieś tam na marne. Góra mm -hmm. mówi, że zwrócimy ci to bardzo chętnie, ale pod jednym warunkiem, że w tym życiu będziesz korzystał z różnego rodzaju dóbr. I tutaj przy tej trójce, o, trójka jest swego rodzaju fontanną jak sobie, czy też źródełkiem jak sobie ją narysujemy mm -hmm. na płasko. I tutaj przy tej trójce jest mowa o tym, że dostajesz bardzo twórczą e, podświadomość, że tutaj powiedzmy masz dosyć dużo powiedzmy, możliwości do tego, żeby łączyć różne sztuki, w sensie takim, że na mm -hmm. przykład możesz łączyć tarota z numerologiem, z astrologiem i tak dalej, że mm -hmm. z różnych źródeł no Możemy prawda, czerpać, no. bo tak naprawdę jest to Aha. jedno źródło. Natomiast przy tej trójce też dostajemy swego rodzaju podświadomość obrażalską. I to jest taki troszeczkę paradoks, ponieważ trójki... A Ja prawdy jestem obrażalski. Mhm. Nie, nie, że Ty jesteś obrażalski. Tutaj to obrażalstwo wynika z twojej siódemki nota że tam powiedzmy, jak się ciąć, to tam odcinać i tak dalej. Tak. Natomiast przy tej trójce nasza podświadomość też potrafi się na nas obrazić. W sensie takim, że na przykład załóżmy, ja jestem twoją podświadomością, wykreowałem dla Ciebie jakąś okazję, a ty mówisz, Aha. nie, nie chcę się tego robić, oddam to komuś. Ja mówię, uh -huh. no dobra, robię drogie podejście, wymyśliłem uh -huh. dla ciebie jakąś tam, powiedzmy, słodkość, żebyś sobie, powiedzmy, skorzystał, i tak dalej. Ty już, nie, nie, ja nie chcę za to pieniędzy, zrobię to dla ciebie, powiedzmy, za darmo, i tak dalej. Ja mówię, no dobra, robię trzecie podejście, wykreowałem uh -huh. dla ciebie jakąś kolejną okazję, ty ją odrzucasz, więc ja w końcu mówię, nie, no Maciej, no, no już nie robię, już nie będę wymyślał, ja się zamykam. Uh -huh. I tutaj przy tych trójkach jest tak, że wtedy, kiedy odrzucamy jakieś okazje, wtedy, kiedy sobie czegoś odmawiamy, podświadomość się obraża, przestaje dla nas kreować, przestaje dla nas przynosić. Czy to odpowiednich ludzi, czy to odpowiedniej jakości i tak dalej. I tutaj pewnie będziemy zgodni, że wtedy, kiedy wydajemy pieniądze przy tych naszych trójkach, to wtedy one do nas przychodzą. A to prawda. Że tutaj wtedy jest nagroda. że tutaj. Wczoraj źródło... mówiłem to w sklepie, jak uh -huh. wydałem bardzo dużo pieniędzy, że przyjdą do mnie także, dwa razy. Także tutaj trójeczka to jest to źródełko, wydajemy pieniądze, ale to źródło uh -huh. dobija do kolejnego. I to jest prawda. Uh -huh. Tak więc tutaj przy tych trójkach, wtedy, kiedy nie żałujemy przede wszystkim na siebie, to otrzymujemy różnego rodzaju dobra, dary i tak dalej. Natomiast kolejna wibracja, u Ciebie to jedynka. Jedynka mhm. będzie mówiła o swego rodzaju kontrakcie, w sensie takim, że przychodzisz na ten świat po to, żeby odświeżyć sobie dawną wiedzę, odświeżyć sobie powiedzmy te swoje dawne umiejętności, ale też, żeby tą wiedzę troszeczkę uzupełnić, bo będziesz się spotykał po raz pierwszy z jakimiś typami, powiedzmy osób, z nowymi miejscami i tak dalej. Tak więc jedynka przychodzi na ten świat poznawać. Poznawać często tak, no powiedzmy dosłownie i dobitnie, że powiedzmy dotyka nas jakaś tam mhm. sytuacja, m, gdzieś tam powiedzmy spotykamy się z jakimiś ludźmi, <coughs> musimy to przetrawić powiedzmy na sucho, poprzez tą naszą powiedzmy analizę, bo jedynka dostaje logikę, że to co ci mówiłem wcześniej, na swoje sprawy patrz logicznie. Ale uh -huh. też z tego pierwszego rzędu możemy wyczytać tą konfigurację 9.3.1, uh -huh. czyli dziewiątka, masz starą wiedzę, którą na nowo możesz, że tak powiem obudzić i z tego powiedzmy mieć jakieś źródło utrzymania albo dużą łatwość powiedzmy w odzyskiwaniu tak. tej wiedzy. Dalej tutaj dostajesz trójkę, trójka będzie mówiła o łączeniu różnego rodzaju aspektów, ale także przy tej trójce a schodzisz na ten świat po to, żeby tworzyć dla innych ludzi nowe łańcuchy karmiczne. Czyli na przykład przy tej trójce załóżmy poznasz, załóżmy Agatę z, z, z Pawłem i oni będą parą. Z tego tytułu urodzą się dzieci, stworzą się jakieś nowe możliwości i tak dalej. Ty do tego przyłożyłeś rękę. Albo a, na przykład okay. biznesowo mhm. poznałeś powiedzmy Tomka z Markiem, chłopaki otworzyli firmę, dali pracę innym ludziom, tym ludziom urodziły się dzieci i tak dalej. Że tutaj ta trójka przychodzi po to, żeby połączyć różnego rodzaju aspekty. Że byłem tym łącznikiem. A, czyli żeby tym trzecim. Tak, tak, że tutaj okay. jestem inicjatorem, że bez Ciebie Rozumiem. na przykład ktoś by kogoś nie poznał, nie otworzyłby firmy, nie założyłby, powiedzmy, rodziny, nie tworzyłyby się nowe relacje czy też możliwości mm -hmm. do tego, żeby gdzieś tam, powiedzmy, te osoby mogły tą swoją karmę przepracowywać, mm -hmm. doświadczać i tak dalej. Tak więc tutaj trójka będzie swego rodzaju łącznikiem. Ale też a przy tych trójkach bardzo uważaj, bo w przypadku trójek mamy do czynienia z trójką pasywną i z trójką aktywną, w sensie takim, że trójka aktywna łączy czy ludzi, powiedzmy tutaj są te dwa punkty, jak sobie tą trójeczkę narysujemy, tutaj uh -huh. mamy te dwa pierwsze uh -huh. punkty, uh -huh. łączę, te ludzi, łączę tych ludzi do siebie, czyli powiedzmy poprzez mnie oni się spotykają, buduję uh -huh. mosty, a że dzięki mnie ktoś tam coś tam powiedzmy realizuje, ale też bywają trójki pasywne. W sensie takim, że trójka mówi o tym, o tym, o tamtym, nic z tego nie ma. Że na przykład uh -huh. temu podrzuciłem pomysł, tamtego zainspirowałem i tak dalej i ta rola też jest bardzo istotna, ale u ciebie też będzie pokazywał się układ trójki przy jedynce. Ta trójka z jedynką będzie mówiła o tym, żebyś w tym życiu nie robił sobie dłużników. To jest bardzo istotne. W sensie takim, że na pewno spotkałeś, to znaczy? y, spotkałeś się z taką sytuacją, że komuś pomogłeś, komuś doradziłeś, komuś podałeś rękę, a ten ktoś się na ciebie obraził i odciął. Prawda, I tutaj no? ten kod 3.1. Będzie mówił właśnie o tym, że żeby nie robić pewnych rzeczy za darmo. Wtedy, kiedy powiedzmy łączymy ludzi w pary, czy to biznesowe, czy tam powiedzmy pary osobiste, dobrze by było coś z tego mieć. Jakąś nagrodę, chociażby no cokolwiek. Ja nie mówię o rzeczach wielkich. Tutaj jest na przykład, żeby za pracę była powiedzmy wypłata, żeby nie wróżyć za darmo na przykład, albo żeby nie. Czyli żeby się nauczyć w tym wcieleniu tak, asertywności. Tak, żeby nauczyć się asertywności, ponieważ wtedy, kiedy robimy pewne, pewne sytuacje, wykonujemy pewne rzeczy za darmo, tworzymy sobie. it. No nieszczęśliwą karmę. W sensie takim, że mm -hmm. na przykład a ty coś mi załatwiłeś. Nic ode mnie nie chciałeś, bo stwierdzisz, że a ja jestem, jesteś czwórkowy, jesteś godnościowy, to masz to za darmo, i tak dalej. Natomiast w przypadku tego kodu 3.1 nie jest to zdrowe. W sensie takim, że stworzyłeś sobie we mnie dłużnika. A jak się pewnie domyślacie Państwo, dłużnik nie lubi wierzyciela. A że tutaj powiedzmy, ja z tyłu głowy mam ten twój dług, sobie myślę, kurczę, co ten Maciej będzie chciał w zamian, mm -hmm. no to już się od Ciebie odcinam, uciekam, już Ciebie gdzieś tam od, obgaduję, bo pewnie z czymś tam do mnie przyjdziesz a ty jesteś zawiedziony, rozczarowany, że kurde, no czemu ten Sylwester jest taki, że tyle mu pomogłem, tyle mu dałem, a on mnie gdzieś tam powiedzmy pomawia i obgaduje. Dlatego też tutaj przy tym kodzie 3-1 warto nie robić sobie dłużników. Że tutaj, żeby był barter, wymiana, cokolwiek, żeby nie było tak, że powiedzmy ktoś ma ci coś powiedzmy spłacać i tak dalej. Ale to jest często silniejszy ode mnie. Tak, tak, bo masz tą czwórkę i tutaj przy tej czwórce... Ja lubię robić za Tak, że tutaj przy tej czwórce... Może nie wróżyć, ale pomagać ludziom. Tak, że tutaj to są te... Ale tutaj też o tym Ci zaraz, zaraz coś powiem. Może to jest ta dziewiątka, właśnie. Także tutaj dziewiątka to jest ta misja, też trójka to jest to, powiedzmy, łączenie, ale też tutaj oczekuj jakiejś nagrody, oczekuj jakiejkolwiek wymiany. Uh -huh. Bo tutaj też, powiedzmy, robienie sobie w cudzysłowie zbyt dobrej karmy może powodować to, że gdzieś tam spotkamy się w kolejnym wcieleniu i ty będziesz musiał ode mnie pomocy potrzebować, żebym ja mógł Tobie spłacić ten dług. Więc tutaj lepiej, powiedzmy, wyrównywać to, powiedzmy, w tym życiu na poziomie jakiegokolwiek barteru, aniżeli tworzyć sobie takie, powiedzmy, zależności. Natomiast też tutaj u Ciebie. Będzie pokazywała się czwórka przy jedynce. Ten kod 4.1 będzie mówił o tym, że bardzo uważaj na litowanie się w tym życiu. Czwórka będzie odpowiadała tarotowo za cesarza. Natomiast nad sobą czy nad kimś? Nad kimś. Nad kimś. Nad kimś, ponieważ tutaj tak, czwórka docelowa, ty jako cesarz i jedynka, że przy tobie, powiedzmy, jest mag, tak, tak wytłumaczę to obrazowo-tarotowo, przy tym kodzie 4.1 na naszej drodze stają magowie, czyli osoby, które potrafią nam zamydlić oczy. I przy tym kodzie 4.1 trafiamy na pewne osoby, które, a, po których na przykład musimy sprzątać latami, czyli teoretycznie, hipotetycznie. A zmiękło ci serca nad czyjąś tam sytuacją, kogoś, powiedzmy, no, załatwiłeś komuś pracę w Ezo, na przykład, po mhm. czym zrobiłeś to załóżmy z litości, bo ktoś nie ma pieniędzy, bo ktoś biedny, a jest dobry, fajny i tak dalej. Że też dalej chciałbyś, żeby ten ktoś powiedzmy fajny był i fajnie sobie funkcjonował. Po czym spotykasz się z niewdzięcznością? Albo, że ta osoba robi załóżmy jakiś dym, jakiś ambaras lub coś podobnego. I konfiguracja 4.1 mówi o tym, że czwórka z jedynką rodzi piątkę, a piątka jest wibracją chaosu. Czyli powiedzmy wprowadziliśmy kogoś do naszego życia i ten chaos zafunkcjonował, bo ktoś coś nagadał, ktoś nas pomówił, obczernił i tak dalej. Natomiast przy tym kodzie 41 e, pomagaj, ale mądrze, świadomie. Czyli na przykład przy tym kodzie 4.1 ja na przykład mówię ludziom, żebyś odciął się od takich powiedzmy ludzi, no w cudzysłowie wampirycznych, takich powiedzmy osób, które są nielojalne i tak dalej, od czasu do czasu zasponsoruj jakąś fundację. Przelej parę złotych na zwierzęta, przelej parę, parę złotych powiedzmy na jakieś tam biedne osoby, ale instytucjonalnie uh -huh. e, i będziesz miał to z głowy. W sensie takim, że tu dałem, to tam dawać nie muszę. Tak więc tutaj przy tym kodzie 4.1 bardzo często na przykład Robimy jakieś darowizny, albo wchodzimy, powiedzmy, w jakąś tam przestrzeń i załóżmy jakiejś fundacji, po to, żeby jak najmniej tego rodzaju osób yy, przyciągnąć do siebie. Sylwek, a yy, widać, kim byłem w poprzednim wcieleniu. Yy, to poczekaj. Albo czym się zajmowałem? Wiesz co, ale to wcielenie ostatnie masz całkiem niedawne, bo masz 1931. Mhm. A, I tutaj tak, masz jedynkę i czwórkę, tak więc tutaj to jest. Czyli uro... w 1931 zmarłem. A, czy wiesz co, tutaj już funkcjonowałeś na tej ziemi? Natomiast tak? to było wcielenie bardzo krótkie. Czyli Pięk. wtedy żyłem. Mhm, tak. Mhm. Natomiast tutaj jedynka z czwórką, jedynka urodziłeś się w Polsce, dalej czwórka okoliczne. Tak? W Polsce się urodziłem? Mhm, ostatnie wcielenie. Mhm. Natomiast tutaj też masz czwórkę, czyli powiedzmy czwórka to jest egregor Polski jako powiedzmy miejsca kraju, ale mhm. też masz piątkę. Piątka zazwyczaj w numerologii pokazuje krótkie życie. W sensie takim, że na przykład Wypadki. Że, proszę? Wypadki. Wiesz co, tutaj mogły, mogła być wojna, mogły być jakieś takie powiedzmy mm -hmm. większe sytuacje no, ogólnoświatowe mm -hmm. i tak dalej. Mm -hmm. Natomiast jedynka z czwórką. Rodzimy się powiedzmy w Polsce. Rodzina ma na nas jakiś tam powiedzmy pomysł, plan, że chcemy ciebie wykształcić. Jesteś powiedzmy naszym oczkiem w głowie i mamy na ciebie jakiś plan, pomysł. Natomiast piątka to urywa. W sensie takim, że piątka, jak ją sobie narysujesz no. e, i tak, każdy, wyobraźcie sobie Państwo, tą piątkę w sensie zapisu graficznego. I tutaj hmm. każdy symbol egregorialny dzielimy sobie na trzy sfery. Hmm. Że tą piątkę dzielimy sobie na pierwszą przestrzeń, tam będzie taka miseczka, takie kółeczko, hmm. i to jest przestrzeń podświadomości. Hmm. Druga przestrzeń to jest tak, że już idziemy do góry i mamy tą kreseczkę pionową. Natomiast trzecia przestrzeń to nadświadomość i tam się pokazuje kreska pionowa. Hmm. pozioma, przepraszam. I tutaj przy piątce, jak sobie podzielimy energię tutaj w poziomie podświadomości mamy dużo energii z poprzednich wcieleń, że tutaj ten potencjał nie został wykorzystany. Dalej tutaj w wielu przypadkach gdzieś tam już jesteśmy, no powiedzmy na drodze prostej. Wydaje nam się, że to i tam to się uda itp. Natomiast piątka ma kreskę na górze w poziomie nadświadomości. Czyli powiedzmy rozbijamy się na przykład o jakiś tam w cudzysłowie szklany sufit czy coś podobnego. Natomiast tutaj też piątka będzie zwiastowała połowę życia. A że tutaj piątka jest tą wagą numerologiczną. Jest raz, dwa, trzy, cztery. Czyli pięć. szybko zmarł. Tak, że tutaj, ale, ale z jakiejś takich przyczyn, powiedzmy, bardziej no, ogólnych, zewnętrznych. Że, zewnętrznych. że tutaj piątka mhm. to wypadki, piątka to też tak. chaos, wojna i tak dalej. Dobrze, więc ja się cieszę, że, że ty mówisz, że piątka to jest chaos, bo ostatnio zgłupiałem, jak z pewną mhm. numerolog rozmawiałem mhm. i powiedziała, że jest to liczba stabilizacji. Oj nie, no nigdy w życiu. a tutaj <laughs> absurdnie... Dziękuję ci, drogi Sylwku, że podzielasz moje zdanie. Znaczy, piątka jest chaosem, ponieważ po pierwsze znajduje się w samym centrum całego układu numerologicznego, też w sensie zapisu graficznego tej energii na dole, mhm. na dole jest bardzo dużo. Nie zdążyłeś czegoś wykonać poprzednich księg, uh -huh. więc teraz się śpieszysz. Uh -huh. To chcę tam, to chcę i tak dalej. Natomiast piątka ma ten problem, że albo jest najlepsza wśród najgorszych, i wtedy te wszystkie słabe osoby bierze na te swoje barki, co też oczywiście powoduje dla niej chaos, uh -huh. lub też znajduje się w powiedzmy w gronie tych, powiedzmy wyższych, w cudzysłowie uh -huh. lepszych wibracji, ale z tego tytułu jest najgorsza wśród najlepszych, więc wiecznie musi coś udowadniać. Więc ani tu dobrze, ani tu rewelacyjnie. Dlatego też tutaj w przypadku piątek musimy nauczyć się dyplomacji musimy nauczyć się cierpliwości też przede wszystkim, ale także umniejszania znaczeń, bo w przypadku piątek jest tak, że piątka ma bardzo dużo energii, więc już chce to, tamto, siamto, to, gdzieś tam powiedzmy inicjuje pewne rzeczy, bywam nawet nadgorliwy w niektórych sytuacjach, co powoduje rozbicie. Może tutaj przy piątce, jeżeli na przykład pieczesz ciasto i to ciasto włożysz do piekarnika na 300 stopni, bo chcesz, żeby się szybko upiekło, no nie ma bata, wyciągniesz skwarka, cel zostanie spalony. Natomiast tutaj... Czyli przy trzeba tej, być cierpliwy. Tak, czyli tutaj przy tej piątce, jeżeli dajemy jakąś Jakąś tam, powiedzmy, cierpliwość, a to pewne rzeczy się udają. Natomiast, też w przypadku piątek jest taka zasada zachowania energii, że wyobraź sobie sytuację, gdzie masz dużo energii przeznaczoną na jakiś tam cel, że na przykład masz dużo energii po to, żeby rozwiązać jakąś tam, powiedzmy, sprawę w urzędzie. Więc idziesz z tym całym zapasem energii do tego urzędu i pani wysyła cię. to tu, to tam, że musisz tą energię zrzucić. A wtedy, kiedy masz jakąś mniejszą ilość energii na załatwienie sprawy, no to podajesz to, podajesz tam, tu sprawa załatwiona. Tak więc tutaj, wtedy, kiedy jest zbyt duży potencjał, potencjał energetyczny, otoczenie tą energię chce nam zabrać. A że tutaj wtedy tego petenta wyślemy, powiedzmy z jednego końca mm -hmm. Warszawy do drugiego, trzeciego mm -hmm. i tak dalej. Ta piątka się wybiega, zmęczy się, znudzi się i tak dalej. Natomiast wtedy, kiedy ten potencjał jest mniejszy, sprawy przychodzą łatwiej. Dlatego też tutaj przy tych piątkach ważne jest, no, żeby poczekać. Żeby gdzieś tam powiedzmy nie przeinwestować znaczenia. Powiedz mi tak, yy, krótko żyłem, yy, mieszkałem w Polsce, mm -hmm. A czym się zajmowałem? Czy to widać? Więc to było dosyć krótkie wcielenie, bo przy piątce to prawdopodobnie jako na mogłeś zejść, ale też w jakichś takich tragicznych Naprawdę? Mm, ale w jakiś takich tragicznych okolicznościach. Więc mm -hmm. też na przykład jakieś historie wojenne mogły Ciebie ruszać. Może gdzieś tam, powiedzmy, jak widziałeś jakieś załóżmy filmy z wojny no, no, albo to coś prawda podobnego, jest. że. No, bardzo lubię w ogóle filmy mm -hmm, wojenne. Także, także tutaj ten obszar no, mógł budzić w tobie jakieś tam mm -hmm. większe emocje i, tak, i też przypominały tak. ci się różne rzeczy. Natomiast tutaj też jedynka z czwórką to jest ktoś, kto miał jakieś aspiracje w dyplomacji. Albo powiedzmy urodziłeś się w jakiejś rodzinie dyplomatycznej lub też powiedzmy jakiejś patriotycznej do mhm. tego, żeby gdzieś tam powiedzmy no też jakąś schedę posiąść. Bo jedynka przy czwórce to jest tak, że kontynuujemy na przykład jakąś tradycję. Mhm. Albo, że tutaj rodzina miała na nas jakiś tam plan. Ale z kolei z takich głębokich, dalekich u Ciebie w, yy, wcieleń to masz 9-3-1. No. I tutaj masz trójkę, jedynkę i czwórkę. I tutaj 931. Trójka pokazuje wielkie imperia. No, że trójka będzie pokazywała albo Chiny, albo dawne Indie, Albo nawet tutaj, powiedzmy, jakieś kraje no, duże. To może być też Rosja. Kocham kuchnię indyjską. Mhm. Natomiast tutaj. Ta... Byłem na, na pewno Hindusem. Mhm. Natomiast tutaj przy tej trójce <grym> pokazują się duże obszary, <grym> duże jakieś, powiedzmy, kraje, że coś co. Bo trójka jest taka rozłożysta, że duży <grym> obszar, powiedzmy, w sensie zasięgu. Dalej tutaj trójka pokazuje jedynkę, czyli powiedzmy, człowiek, który schodzi na ten świat po to, żeby nowe rzeczy wymyśleć, po to, żeby, powiedzmy, czegoś ludzi nauczyć, wytyczyć im jakieś tam, coś powiedzmy, kreować. Tak, coś <grym> kreować. Natomiast tutaj docelowo stawałeś się czwórką. Czwórka, czyli objęcie jakiegoś urzędu, czwórka, czyli powiedzmy zdobycie jakiegoś autorytetu w owym czasie, ale też przy tej czwórce trzeba było ten autorytet, jakby to powiedzieć, chronić. Trzeba było bronić powiedzmy tego swojego prawa, trzeba było chronić też siebie, bo wtedy, kiedy no, idziemy wysoko, też mm -hmm. stajemy powiedzmy się ofiarą jakiegoś tam hejtu, nienawiści i tak dalej. Czyli tutaj w tym 931 osiągnąłeś jakiś duży sukces, ale trzeba było bardzo pilnować, żeby ten sukces utrzymać. W sensie takim, że trzeba było dbać o ten swój uh -huh. prestiż, o ten swój autorytet uh -huh. i tak dalej. Natomiast dalej też tutaj, co ciebie mogło powiedzmy zaboleć, a pokazuje się trójka, jedynka, czwórka, natomiast w koronie będzie się pokazywała piątka i siódemka. I to jest tak, że na stare lata nie miałeś jakiegoś powiedzmy naśladowcy, że wymyśliłeś powiedzmy jakiś mechanizm, który dobrze funkcjonował, natomiast bolało cię to, że inne osoby mogą ten cały koncept zmarnotrawić. Czyli na przykład powiedzmy osiągnąłem jakiś taki duży sukces, ale nie mam sukcesora. Nie mam kogoś, kto powiedzmy tą schedę po mnie przejmie. I tutaj przy tej piące z siódemką często jest tak, że a, dochodzimy, doprowadzamy powiedzmy pewien mechanizm, pewną firmę, pewne jakieś tam działanie do jakiegoś powiedzmy właściwego poziomu, natomiast trudno o naśladowców. Że tutaj powiedzmy ktoś to by godnie mnie zastąpił, nastąpił i tak dalej. Ale za to z tego tytułu w tym życiu naśladowców będziesz miał od grona. Ale ty też masz. No i ja ja... ostatnio nawet widziałem pewną wróżkę, która też maluje. No niech sobie maluje, jak tutaj każdy się może spełniać na różne na różne Sylwester maluje numerolog, nagle wróżki zaczynają malować. Także no, trzeba, trzeba im to tam wybaczyć, natomiast no, każdy może sobie robić co chce. A Musimy no... kończyć. Aha, Sylwester zobacz, Ale szybko zleciało. Bardzo szybko <laughs> zleciało. I e, przepraszam najmocniej, że, że, e, że e, no, tak trochę pogadaliśmy głównie tutaj e, o moich wcieleniach, ale to jest faktycznie bardzo interesujące. Ale wiesz, co tutaj tak jeszcze na koniec? E, ty masz 391, ty byłbyś bardzo dobrym grafikiem komputerowym albo kimś, kto coś projektuje. A to jest prawda, bo tak, że mam mhm. bardzo takie także tutaj dużo to jest to jest także do wyobrażenia. Natomiast tutaj jedynka przy dziewiątce będzie pokazywała powiedzmy jakąś starą sztukę stare umiejętności mhm. w nowoczesnym wydaniu. Czyli na przykład przy kodzie 391 albo fotografujemy, albo powiedzmy obrabiamy tak. coś powiedzmy graficznie. Tak więc tutaj te nowe technologie warto być z nimi za pan brat, bo dzięki temu można odkrywać i tworzyć różne jakieś tam nowe rzeczy jako powiedzmy coś alternatywnego, dodatkowego jako, jako jakąś tam pasję hobby, które też no, będzie, będzie bardzo twórcze i dające też, powiedzmy, i satysfakcję. Więc rób to. Więc tutaj Musimy też, kończyć. Też artystycznie się rozwijaj. Dzięki, dzięki ja dziękuję. za odwiedzenie studia EZTV. Bardzo dziękuję. To za, ja bardzo dziękuję. Zawsze miłą i mądrą rozmowę. Dzięki dziękuję serdecznie. bardzo. I Wam dziękujemy za to, że byliście, um, no właśnie, z nami przy dzisiejszym odcinku programu. Jeszcze bliżej. Koniecznie, oczywiście, zostańcie z pasmem TV. Spędźcie miły wieczór z najlepszą stacją ezotoryczną w kraju. Cześć, do zobaczenia za tydzień, w środę o 22:30, bo przypominam, że zmienili, zmieniliśmy godziny emisji programu. Cześć.